Cześć kochani, witam was w pierwszej gadanej serii na moim kanale. Zagramy sobie w Murdered Soul Suspect. Planowałam nagrać najpierw Simsy, ale szczerze wam powiem, nie miałam ochoty ostatnio grać w The Sims, a znalazłam tą grę na wyprzedaży na Steam, więc postanowiłam, że właśnie z tej gry zrobimy serię na początku. Jeżeli znacie tę grę, dajcie znać w komentarzach, czy chcecie zobaczyć kolejne odcinki. Dobra, dla tych, którzy nie wiedzą, co to za gra, może przeczytam wam opis tej gry ze strony gry online. Murdered Soul Suspect to oryginalny, interaktywny thriller autorstwa Airtight Games. Gra jest reprezentantem gatunku przygodowych gier akcji, a główny nacisk położono na elementy detektywistyczne. Miejsce akcji przenosi gracza w objęcia miasteczka Salem w stanie Massachusetts, skojarzonego przede wszystkim z XVII-wieczną historią dotyczącą czarownic, na które polowano, a następnie bardzo często w wyniku udowodnienia zakazanych praktyk palono na stosie. W grze pokuszono się również o stworzenie mistycznego klimatu z wyeksponowaniem mocy nadnaturalnych. Wcielamy się bowiem w Ronana O'Connora, detektywa, który na początku rozgrywki zostaje zamordowany, a jego postać, niczym w filmie Uwierz w ducha, przeistacza się w ducha. Musimy zmierzyć się ze swoimi demonami, rozwikłać intrygującą zagadkę własnego zabójstwa i odkryć, kto stoi za tym niecnym uczynkiem, tym samym sprowadzając spokój duszy. Okej, brzmi to całkiem ciekawie, mistyczne klimaty, całkiem fajne. Dobra, zobaczymy jak to pójdzie. Zaczynamy rozgrywkę w takim razie. A serial killer is terrorizing the normally sleepy streets of Salem. This crude drawing of a bell has been left at the scene of several murders over the past few weeks. Leading police to refer to the murderer as the Bell Killer. We spoke with a public relations officer. Authorities are asking anyone with any leads to contact the SPD's anonymous tip line. Calling card, the police have yet to attach any meaning or significance to it. Has become synonymous with hysteria surrounding his murder. You're saying there are no leads? No leads at all? Grow up on the streets, you start thinking you're invincible. Nothing can touch you. You never really lose. Go to arrest some freak, find out you aren't as invincible as you thought. What kind of name is Ronan? That kid stole my wallet! Time to make it official. Ah, it hurts! You steal my car, you pay the price. Roman O'Connor. You're under arrest for the assault and battery of Vincent Coulter. Guilty on two counts of grand theft auto. On the indictment of burglary. Grand larceny. And assault with a deadly weapon. Let me take it. I can't have my sister marrying some bum, right? They do. Oh yeah, I do. No. No, Julian. Stay with me, you hear me? Julia. No, stay with me! Stay with me! Your family wore felonies like badges of honor. Now you think this new badge covers all that up? You're fucking criminal. You need to slow down, man, right? This is crazy. I didn't know better. So you actually want to die. Turn around. You're under arrest. Ah!
Okej, to chyba gość, który nas zamordował, ale na razie Ronan nie wygląda na martwego. Dobra, słuchajcie, gram to pierwszy raz, dopiero z wami, więc nie zdziwcie się, jak będę strasznie lamić. Pewnie parę odcinków mi to zajmie, dopóki nie dojdę do tego, jak to tak naprawdę działa. Dobra, zaczynamy. Oj, kurczę, chyba Ronan jest już ranny. Dobra, podnoś się, stary, dawaj, dawaj. Dasz radę. Lecimy do drzwi. No i oczywiście zamknięte, oczywiście, że tak. Możemy tutaj pokombinować. No dobra, spróbujemy jeszcze raz. Użyj, aby sięgnąć do drzwi. No nie. Aha, pani walnęła go drzwiami i zamknęła. Okej, okay, spoko. Aha, on już, słuchajcie, nie żyje chyba. Leży tu jego ciało. No okej, okay, no możesz spróbować, ale nie sądzę, żeby to zadziałało. Dobra, co my tu mamy zrobić? Dopasować się do ciała, okej. Okay. Wow, dobra. To jest trochę dziwne. Która to jest noga w ogóle? Nie kumam, co tu się dzieje. Ha, jakby to... No nie pasuje, nie pasuje ta noga, słuchajcie. No, mówiłam, że będę lamić, zaczyna się. Lamienie poziom ekspert. Kurczę, no musi się to jakoś dać obrócić. No. Aha, tu jest napisane, że jeszcze użyć można myszy. O, właśnie, właśnie. Mamy to, słuchajcie, sukces. Noga na miejscu. Dobra, teraz czas na łapkę. Łapka. No, dajesz, dajesz. Jedziemy. No, prawie. I jest, okej. Come on. Someone had to hear that glass shatter. O nie, teraz to już chyba ginie na amen. No tak. O rany. Okej, okay. Mamy iść w stronę światła. No nie zaczyna się to najlepiej, słuchajcie. Dobra. Idziemy. Ktoś tam stoi. To chyba jego żona, słuchajcie. Tak. Ronan. I can't believe it. I can't believe I found you. Oh my god. Julia. I'd never see you again. You look good. I've looked better. God, I've missed you. I would give anything to be there with you for
to be together again, but... But what? No. Oh, no, no, not again, not you. If you're not here, where are you? It's the other side of the bridge. Bridge? What bridge? Where you are is a prison. Or a bridge. It all depends on how you see it. Either way, where you are isn't safe. Do you hear me? We need to get you across the bridge. You need to move on. Move on? Is that where you are? Don't worry about me. Something about your life isn't finished yet. We don't have much time. Think. What about your life feels unresolved? I don't know. Figure that out. Now go. No. Julia, you left me once and it destroyed me. Please, please don't leave me again. We'll see each other again, love. Just save yourself. No, 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 Julia! Don't leave me, Julia! Damn it! Hello? There's a man in the street outside the Regal Apartments bleeding. He's been shot. Send an ambulance. He's not breathing. My friend says he's not breathing. I can't feel a pulse. There's broken glass everywhere and a lot of blood. Man. This is bad. Yeah, I'll stay on the line until help arrives. Okej, możemy z nim porozmawiać. To znaczy, chciałby chyba coś, czuję, nic z tego nie wyjdzie. W końcu, no. No niestety. No, przykro mi, no jesteś duchem, kolego. No właśnie. Mamy jakąś dziewczynkę. Hey, can you hear me? Come back. Okej. Still warm. Dobra, to chyba co? Pójdziemy za tą dziewczynką, nie? O, no tak. Nie musimy nic otwierać. To jest plus, powiem wam. Aha, tego nie możemy zrobić. Why did you run? It gets old. Giving counsel to the new ones. Don't take it personal. Running through walls, making things appear, you look like you've been here a while. You must know how this place works, then. Works? This place isn't hard to understand. Figure out your gifts, and maybe you won't get trapped here. Co masz na myśli, Dary? Długo tu jesteś. No może spróbujmy, Dary. Your strengths in life are stronger in death. They become powers here. Some powers unique, some common. Possession, influencing people, manipulating the more fragile of ghostly objects to appear or disappear. Strengths become abilities. Huh. Okay. I thought you had some questions for me. The door just hit me, but I'm passing through other stuff. What is it with this place? I thought I'd be able to walk through everything. We can't enter the buildings the people of Salem have consecrated. Save through an opening. An open drawer, or a window. But once inside, walls and doors hold no power over us. You'll know the ghostly objects we can't pass through by their blue glow. Okay. It will all seem logical in due time. No, jak długo tu jesteś? Who are you? Looks like you've been here a while. Me? I'm just someone like you. But hear me when I say this is no playground. You can rob yourself of your future, or others can do it for you. Okej, nowa wskazówka. Don't be shy. Ask me anything. Kim są ci inni? What do you mean others can steal my future?
Demons. They were once like us, but lost themselves. They can never move on now, and exist only to consume those lingering here. Those like us. I getcha. Okay. No, I'm sorry, I don't understand what you're talking about. How could I rob my own future? You're here to resolve something. You don't resolve it, you don't leave. Don't worry, that's pretty common. Common? That's crazy. So, I need to figure out who killed me and stop him. Dokładnie. That's the way I can get out of here. Well, best of luck to you. Wait, there's more I need to know. Holy shit! Oh, wow. Be careful out there. You never know what's waiting around the corner. Weird. Okay. Nowa wskazówka, niedokończona sprawa. Wiecie co, nie bardzo wiem, jak mam te informacje włączyć. Wróć na miejsce zbrodni. Okej, skąd my przyszliśmy? Stamtąd. Czy my możemy... No halo, przecież mówiła, że przez to możemy przenikać, więc o co chodzi? Aha, tabulatorem, okej, dobra. Zobaczmy, tutaj są przechowywane wszystkie wskazówki odkryte podczas śledztw. Często tu zaglądaj, by przypomnieć sobie o nich i o miejscach, w których je znaleziono. No dobra. Okej. Musimy wrócić na miejsce zbrodni. O, można zmienić kamerę, okej. Dobra, ja bym chciała pobiegać. Dawaj. Miasteczko, przyjdź. Dobra, wróciliśmy na miejsce zbrodni. Seeing your own body lying on the street. It's like looking in a mirror you don't want to see, but can't turn away from. And that's when you realize you no longer know which one's real, and which is the reflection. Aha, w ogóle duch, ale fajeczkę ma, no nieźle. Great idea, Baxter. Tamper with the evidence. Aha, no proszę, taki kolega. Backup. Who needs backup? You shouldn't have tried to be one of us. A nie lubimy tego gościa. No tak, rzuć w niego petem, spoko. Man, you were one dumb son of a bitch. A, nie, mu chyba się to nie spodobało. Że tak go nazwał. A! Należało mu się. Just get back, taking him statements. Należało mu się, nie ma o czym mówić. I'm the stupid one. Look, this is not your scene, Lieutenant. Just pay your specs and move on, please. Yeah. Maybe it's not my scene. But it is my case. Tomorrow it'll be my case. And the next day. No, porucznik to chyba był jego kumplem. To wygląda. You do well to remember that. Ewidentnie dobrze się znali. Look, I'm just following captain's orders here. You know the procedure when a family member is... Yeah, well. Take all the time. No tak, rodziny przecież nie ma. Wiem, że jego żona nie żyje. A on ją chyba też znał. I lost count of the times I wished you were dead.
you do me a favor, Codman. Tell Julia I miss her. She knows, Rex. She knows. I need to find my killer's trail before it goes cold. No dobra, tylko jak to zrobimy? Znajdź ślad mordercy. No dobra. I need to get my eyes on Stuart's notepad. See what they've learned. So did you see the man in the hood? Yes. I saw him. He killed that man in the street. Mercy. Look at all these people. He's got family. It'd be nice to know what they're talking about. I gotta see if they found any leads that I don't already know about. O, możemy opętać kogoś, no proszę. Dobra. Clues here, gotta tell me something. Why does this always happen to me? All I wanted was to go home and get a nice dinner and... Hey, you okay? I don't even know why am I even here thinking about this. I should just go home and get into bed under the covers. Możemy wpłynąć. Okej, więc możemy wpłynąć, ale nie za bardzo mamy tu coś do wyboru. Może to się odblokuje później. Sprawdzimy. Saying he saw the bell killer enter a building. Ronan responds, disregards orders for backup. Next thing you know, the bell killer tried to see if he could make him sprout angel wings. And then bam, 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 bam. Really, seven to the chest, really point blank. You really have no idea when to quit, do you, Baxter? Ever take a look at those tattoos of his? All that gangland prison crap? He was more criminal than cop. Yeah, you live like a thief, you die like a thief. He was still a badge, dickhead. No, chyba się panowie nie lubili za bardzo. Dobra. Okej, my tu możemy jeszcze czytać w myślach. Myślę, że to zaraz wypróbujemy. Musimy jakoś wpłynąć i ją uspokoić w takim razie. O, coś mamy. Pojawił nam się dzwonnik. Okej, dobra, tu nie mamy nic do wyboru za bardzo, więc wyjdziemy sobie z tego na razie. Man in the hood, outside, looking up at the top apartment on the fourth floor, I think. Okej, to możemy sobie zajrzeć do jego zeszytu, co my tutaj mamy. Wysłać śledczych do Rexa, zaginione lokatorki i jedyna broń znaleziona na miejscu zbrodni. To jest chyba nieważne, to mi się wydaje ważne. O, jednak nie. Okej. Jeszcze raz.
Dobra, w ostatniej chwili zauważyłam, że chyba ominęliśmy parę wskazówek, ale dobra, może wrócę do tego jakoś następnym razem. Na razie pójdziemy sobie dalej. There must have some clues. That's my way in. That's closed. Fantastic. Here's my chance. I just need to follow Stuart into the building. Hey, shit. You trying to give me another heart attack? No, I just... It was rhetorical, for God's sake. Come on, don't look so lost. Take a look around or something. You know, spy a little. It's not like anyone's gonna stop you. I'm sure you saw the whole thing, and that makes you special. Always looking out the window. Staring out the window. What good's that gonna do? I think we've got enough nightmares to last us a while. Don't talk about that. Don't ever talk about that. I'm happy. Look at that poor excuse for a man. Won't even get out of his chair. Likes a chair. Proszę, jaka sympatyczna pani. Chyba się nic z niej nie dowiemy, niestety. Tak, moja orientacja w terenie jest tragiczna. I tu pominę na pewno połowę pomieszczeń, ale dobra, jeżeli znacie tą grę i wiecie, co powinnam dokładnie zrobić, to możecie dać znać w komentarzach, ale bez większych spoilerów. Okej, od tej pani ewidentnie się nic nie dowiemy. Patrzy przez okno, ale myśli w ogóle o zupełnie czym innym, także lecimy dalej. Tu leżą jakieś skrawki, ale tego się nie da ani podnieść, nic się nie da z tym zrobić. Może jeszcze do tego wrócimy później. O, tu kolejne. No właśnie, i tutaj jest napisane, że nawet niewielki kawałek papieru może się przydać. No i mam wrażenie, że to te małe pierdółki, o właśnie to, co tutaj leży na tym stole, ale my nic z tym nie możemy zrobić. Dobra, od nich chyba też nic się nie dowiemy. Kurczę, tu naprawdę nikt nic nie wie. Masakra. Okej, zebraliśmy jakiś artykuł. Zobaczmy.
Tylko co ja tu mogę z tym zrobić? No nie wiem, muszę to rozgryźć, spróbuję wejść do tego jeszcze później. Na razie nic tutaj nie widzę. O, czy to jest ta dziewczyna? Nie wiem, czy pamiętacie, w notatniku tego policjanta była informacja o zaginięciu lokatorek. To może jest jedna z nich. I know they lived in this apartment building. Other than that, everything is hazy. But I was doing a lot of drugs at the time. Sounds like you do need a detective. I'll see what I can find out from any older residents of the building. Okej, czyli mamy sprawę poboczną. No dobra, zobaczymy, co z tego będzie. Aha, my tu możemy sobie coś zebrać. Dobra, co to jest? Wilgotny grób. Potrzeba jeszcze 6, aby odkryć historię. Dobra, czyli będziemy tutaj czegoś szukać i zbierać. Zobaczymy, czy uda się wszystkie odkryć. Aha, już tu byliśmy, dobra, no już się zgubiłam, wiedziałam, że tak będzie. O, tutaj jeszcze nie zajrzeliśmy, aha, bo musimy iść na górę, no dobra, to lecimy. O, znowu nasza tajemnicza dziewczynka, coś tu sobie... O, dobra, to ciekawe. O, my też tak możemy. O, dobra, ciekawe. Ciekawe, o co w tym może chodzić. Pewnie się dowiemy później. No tak, i znowu problem. Którędy? Którędy? O, tu jeszcze nie byliśmy. Dobra. No naprawdę, wszyscy się tak przejmują tym morderstwem, że szok. Za dziwne poświaty. Co to jest? Okej, mamy tu jakiegoś gościa w szafie. No, całkiem ciekawa sprawa. Aha, on siedzi w szafie i straszy dziecko. No spoko. Threats, collect the money, then let her go. What went wrong? Her daddy tried to be a hero and got in my way. Looks like it worked. He got him killed is what it did. You killed him, what happened to you? The people I worked for weren't big on second chances, but it looks like I'll get one anyway. I just have to wait. Death comes for us all. Little girls are no exception.
No dobra, pana sobie zostawimy w takim razie i wystraszone dziecko. I lecimy dalej. Co tu, łazienka? Nic tutaj raczej nie mamy. Ale możemy sobie przejść. O, ma korytarz, okej. Okay. Aha, stąd przyszliśmy. Dobra, to w drugą stronę lecimy. Okej, chyba mamy demona. Słuchajcie. Okej. Robi się ciekawie. Dobra, możemy się chować przed demonami. To po to są te poświaty. I możemy do nich podejść, okej. Dobra, poszedł sobie na razie. Ciekawe na jak długo. Nie, on tam dalej siedzi. Dobra, nie idę tam. Dobra, tutaj totalnie nie ogarnęłam, że ja go mogę wykończyć, dlatego trochę wam wycięłam, bo latałam jak głupia w kółko, nie wiedząc co zrobić, ale udało nam się go pokonać. Dobra. Lecimy dalej. Okej, coś czuję, że teraz będzie totalna masakra. Dwa demony, no nieźle. O rany, dobra, to nie będzie takie proste. Co tu teraz robić? Aha, one przetrzepują te kryjówki, czyli tu nie można siedzieć w nieskończoność. Dobrze wiedzieć. Słuchajcie, nie jest dobrze. Chyba nie wyjdziemy z tego cało. O nie, no świetnie. No to nieźle, duch właśnie umarł. Brawo ja. Dobra, w tym momencie sobie zakończymy. Mam nadzieję, że następnym razem pójdzie trochę lepiej. Jeszcze nie do końca ogarniam, co tu się dzieje, ale w sumie całkiem spoko. Dobra, także widzimy się następnym razem. Cześć!